Co? Już komplementy ktoś sobie? Co to się to dzieje? Wyglądasz na szczęśliwą, posępne serce, jak rozkwitająca nocna orchidea. Do twarzy ci. O ku... Witam, cześć. Cześć panowie, cześć panie. Masz palce jak parówki. No, trochę tak. Plan na dzisiejszą... Nie wiem, na czym skończyliśmy. A, już wiem. Skończyliśmy w podmroku na tym, że wlazłem do obozu Mykonidów. I w obozie Mykonidów szef Mykonidów chce mnie widzieć i chce ze mną pogadać. I jeszcze tego nie zrobiłem, nie pogadałem. Awansowałem na level 5 z level 4, więc jako tako power spike powinien być wyczuwalny. Mam już skill tieru 3, na przykład kulę ognia. Dodatkowo też był quest, żebym wziął, znalazł takiego rzadkiego grzyba. Problem jest taki, że nie wiedziałem, że ten grzyb może wybuchnąć i wybuchł niestety. Musimy sobie poradzić bez tego grzyba. O, zobacz, zarodniki przyspieszenia. Movement speeda dają. Jeśli chodzi o etap fabularny, na którym skończyliśmy, to dalej w podmroku szukam wież wschodzącego księżyca. Dobra, gdzie jest ten szef ich? Bo z nim trzeba porozmawiać. Władca Ikry powinien być... After the light comes the bang. Step away, step away. Mówisz step away, ale jak step away? Tutaj jest wejście do... Bo chcę się dostać do szefa. Władca Ikr jest. Grube paluchy. The corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch. Wspomnienie czego? A violent vision grips you. Dwegar, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. Cleanse the rot. Destroy them. A to nie jest czasem... Dwegar invaders. We can manage that. Better than picking this fight, surely. To nie jest czasem tak, że Dwergrowie wysłali mnie na Mykonidów, a Mykonidy na Dwergarów i mam wybrać dla kogo będę robił? Chyba tak. Bo możliwe, że ta gnomia kobitka, którą miałem dla nich uratować, jest gdzieś w tym obozie, niedaleko. Dlaczego ci Dwergrowie zaatakowali? Deep purple swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwerga. The Dwerga seek a gnome. A, dalej o tą gnomkę się rozchodzi. Ty, a to nie jest ta gnomka ta na samym starcie, co była ta żonka tego? Chronisz gnomią uciekinierkę, godne podziwu. Czyli teraz trzeba by było wybrać, czy im pomagamy, czy próbujemy odbić gnomkę. O, jakie truchło chodzi. The dead make a fine host for my growing children. Co? Trup ma być ojcem jego dzieci? Destroy my corpse. Oj, te zarodniki mają tak potężną moc, jak mogę zdobyć tę wiedzę? Jak ty już to rozegrasz, to możesz go wyruchać, a jak źle, to on ciebie. Drzewiec? Dobra, to mam questa od tamtych, żeby... odbić gnomkę, która tu jest, a od tych, żeby zabić tych, co są nad jeziorem, czyli tych, którzy dali mi questa. Nieźle. O. No. Ci oferują jakąś fajną nagrodę. Chociaż. Ale myślę, że teraz na spokojnie ich pokonam, bo dostałem level up i na levelu 5 aktualnie mam nowe skillki. Na przykład mam kulę ognia taką, zobacz to. To ma takie uderzenie, że ola boga. Zdobądź zaginione buty. Aha, ty. Bo oni mówili, że buty zostały ukradzione przez tą uciekinierkę. I tu pokazuje, że te buty są gdzieś... Ona zajebała. Możliwe, że jak będę miał buty, to będzie jakiś argument tam i będzie łatwiej ich zaatakować czy coś. Dawaj, pogadajmy z nią. Ona jest ranna. Condition is familiar. Poison derived from a wild weed common to the Underdark. Kto ci to zrobił? Daj jej odtrutkę, mam? No mam antidotum, niby. Kto ci to zrobił? Dwego! Slashed me! Możemy się ugadać tak. Odtrucie za buty. Zerki na jej buty to muszą być te, których szuka Gek. Eyes to yourself. Długo nie pociągnie, wykończ ją. Nie no. Kurestwo, kapkę. Weź buty. Tylko żeby walki nie było. No dawaj, kurwa, nie. I super. Buty szybkości.
O, ty brzmią akurat, brzmią dosyć dobrze. Stuknięcie obcasami jako umiejętność klasowa. Co to znaczy? Stuknij obcasami, aby zyskać szybkość i swobodę ruchu. Kurde, brzmią bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chyba Astarionowi najlepiej by się to przydało, albo... Nie wiem, każdemu. Stuk obcasami. I teraz zapierniczam szybciej. Wąchaj, nie będę wąchał gnomich butów. Pomóż jej, no i idę, idę. Zafascynowałem jej butami. Just leave me be. Cholerny złodziej. Już bez przesady. Daję miksturę odporności na trucizny. Daję jej odtrutkę. Źle z tobą. Jak chcesz, mogę skrócić twoje cierpienia. A może w su... Nie no. Mam odtrutkę. Cześć, Majczyks. Cześć. No ale to jest trochę kurestwo. Ona jest zatruta. To może zmienić jej stan zdrowia szybciutko. Nie no, nie bądźmy skurwysynem. Czy bądźmy? Nie no, nie będę zabijał jej. Masz. Może jeszcze się przyda jakoś. Czy coś. Pa, od razu lepiej. Jak mówiliście, zabij. Whatever that is, I needed it. Przećpało ją. Why are you helping me? Dlaczego im pomagasz? Trzeba mieć powód? Jak mogłem przejść obojętnie? Cierpiałaś. O. No arguments there. Felt like a hook horror was sorting through my guts. But... Zobaczcie, jak jej twarz wygląda dobrze. That cure did the trick. Taka jakość to jest. Quick sharp too. I thank you for your help, but I gotta get moving. Bardzo dobrze ta postać jest zrobiona. It hurts. Girls, garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. W tym stanie nie zdołasz nikomu pomóc. Maybe not. But you are. I need you to rescue my kin. Ją ocaliłem i już całą rękę po łokieć bierze. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Czego szukają Dwergrowie? Some dusty temple. Oho. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. Pomóż mojemu klanowi, a sowicie cię wynagrodzimy. Przyrzekam. W porządku, uwolnię towarzyszy, jeśli zdołam. Thank you. Only wish I could go with you. I'll mark where I made my escape and wait here, I suppose. Czyli mamy dwa questy przy tym jeziorku, gdzie jest tamten bosik mini. Jeden jest ocalić gnomich chłopów, czy te, chyba gnomy to były, niziołki. A drugi to jest, zgodziliśmy się pomóc władcy usunąć Dwergarów, czyli musimy się nad to jeziorko dostać i będzie rozpiździej tam. Ten to kto? Władca przesyt. Jak dołączyć? Zamierzam do ciebie dołączyć. Usłyszałem pieśń, masz zamiar oczyścić krainę ze zgnilizny Dwergarów i dołączy. Tak? Super, bo będzie problem w cztery osoby. Abilitkę ma zarodniki animujące. Za pomocą zarodników ożywiasz zwłoki, które stają się twoim zarodnikowym sługą. Super, piękny jest grzybek. Dobra, co nie zmienia faktu dalej, że potrzebuję, cholera jasna, zapasów 13, bo inaczej nie jestem w stanie walczyć. Idziemy do Szmaragdowego Gaju, może tam, kurczę, ktoś w okolicy Szmaragdowego Gaju. Pozostań w podmroku, ten mykonid może się przydać. Odeślij mykonida i ruszaj dalej. Ja pier... Odeślij, ale mam nadzieję, że ja mogę go w każdym momencie z powrotem tutaj ogarnąć. Kręgu ikra. Gdzie jest krąg ikra? Pokaż mi, bo ja potem nie trafię. Dobra, będzie czekał tutaj na mnie władca przesyt. Idziemy do Szmaragdowego Gaju, bo muszę kupić zapasy. Fajny ten grzybek, podoba mi się. Już nie pamięta gdzie? Pamiętam. Właśnie, że pamiętam. Szukamy zapasów w jakiejkolwiek skrzynce, gdziekolwiek. Potrzebuję 13, bo nie dojdę dalej nigdzie. Laczuchy. Widzowie, wiedzieliście, że Dwergarowie pomimo stanowienia 13% populacji podmroku popełniają 52% przestępstw? AM. No właśnie, tak niby ich mało, a strasznie głośno o nich. Jacyś agresywni są, bym powiedział. Kradną i są non-stop problemem, z tego co słyszę w okolicy. Jest, stoi, władca przesyt. Witam w moim składzie. Zaproś przesyta, by dołączył do twojej drużyny. Jedziemy po nich. Wiecie, co łączy Dwergarów z Baldura i Nergerów z Wiedźmina? Jedni i drudzy są najbardziej przestępczą mniejszością i do obu Witek czuje niechęć z nich ma. Jak to rozegrać pokojowo na start? Oni mnie nie zaatakują, więc fajnie by było obrać dobrą pozycję, zanim zaczniemy walczyć. No i chuj. Gdzie element zaskoczenia? Dobra, to się walimy normalnie. Wiecie, co byłoby super? Jakby Gale podszedł i biczem go czasnął. On by spadł stąd. Spróbujmy. Za ile hit? 24 hit. Ja pierdolę. Nie rusz. Nie ruszaj się. Nie. Git. I teraz Gale. Jeżeli Gale by trafił... Tylko nie za bardzo ma Gale jak trafić.
bo musiałbym podejść tu gdzieś, a tu jest syf. Tylko właśnie, pytanie, czy bić ich, czy zignorować i zabić go, bo w momencie jak on padnie, to wszystkie te postacie, które on przyzwał, są trupem. Więc raczej używanie skillków na coś innego niż... Co jest, kurwa? Czar nie jest przygotowany. Jak nie jest? No nie jest. No nic, to akurat i tak zagram, bo może RNG dobrze siądzie. Za mało punktów ruchu. Unlucky. Utrudnienie. 30% szans mam tylko na to, że to siądzie. O chuj. Co to? Ale tego już nie uniknie. Ale jebnie to. Czekaj, czemu to nie da rady? To zadziała? O chuj. I drabinę zniszczyło, nie zejdzie już. Ale to bije fajnie. Ale to ma cios mocny. I mam 55%, mniej, mam 30%, że go zdeda w tej turze. Ty, co jest? Co jest? Aha. Za mało punktów ruchu nagle. Hańba. Lewitującą broń mogę przywołać. Zobaczmy, jak to działa. Lewitujący topór przywołajmy. Mogę tym sterować i chodzić? Ty, mogę, ale jajca. Kurde, jakie to mocne potrafi być. Ja nie używałem tego w ogóle. I to jeszcze może skoczyć. Generalnie się rozjebało wszystko przez to, że on żyje. Nie upadł, a miał upaść. Kurwa, za ciężkie to. Prowokuje atak okazyjny. O, chyba tak. Pierdolone gówno. Drugi raz mnie tak skontrował. No i zastanawiam się, jak uderzyć, trafić. Trzeba by chyba trochę odejść dalej. Dostał 27 idealnie. Aha, nie upadły istoty, które przywołał. Kurde, ona ma tyle skillków, muszę wyrzucić te, które są useless. Ale wszystko z tego coś robi. Odporność, zauroczenie osoby. Dobra, Gale'a trzeba będzie poświęcić. Niestety. Tu by siadło Fireballa przyzwać, oj tak. Jeden Fireball i teraz mam Fireballa, którym mogę trafić jedną, drugą, trzecią, czwartą, pięć osób naraz Fireballem. Jak dobrze rolnie, to zabiję wszystkich na hita. Jak źle rolnie... Ale to jest pojebanie mocne. Ale troszkę brakło. Szkoda, że nie, jakby te wszystkie postacie upadły, to znacznie łatwiej by było. Ale nie upadły. Zabij Dwergarów nad jeziorem. Pokonaliśmy Dwergarów, władca będzie zadowolony. Teoretycznie mogę już iść. Powiadom władcy Mykonidów. A drugi quest to jest dla tej, co buty ukradła. Tulla Gdomka z klanu Żelaznorękiego poprosiła nas o pomoc dla swoich pobratymców. A trzeci? Pomści krąg przesyta. Zapomniałem, że... Zapomniałem, że to jest w formie questa. Myślałem, że on się zaoferował tak, że chce pomóc. O nic, trudno, no nie żyje. O ja pierdolę, chyba będzie wczytywany. Tu jeszcze Holwik, jakiś poziom 5 jest. Brawo. Ile ma? 26 HP. Czy jest opcja go wykończyć w tej turze? Jest. Jaja to są. To jest nie fair. Takie procenty mam i tak misuję. Ty, on swojego uderzył, czy... Ja pierniczę, no... 85%, że będzie martwy. Jest. Potem idziemy po niego. Ale on napierdala. Jezus Maria. Broń bym przyzwał. Ale niestety wymaga to komórki poziomu drugiego. Po walce jest. O kurwa, no. Od nowa walkę trzeba. Ale to może questa chociaż nie sfailuje. Idziemy mu grzmotnąć. Odparcie, no a jak? Chybienie! Chybienie krytyczne! Zobacz, jak dystans zwiększa cwaniaczek. Nieźle. Jezus Maria. Dobrze. Czy może, kurde, by zadziałało odepchnięcie? Podszedłbym tu na mele i spróbował go odepchnąć, żeby spadł?
Dobra, może jakieś CC, unieruchomienie osoby, czy cokolwiek. Tu mam zwój unieruchomienia osoby. Mogę tego żebym miał jeszcze jeden ruch. Odparcie. No nie, no. Co jest? I on teraz ucieknie i będzie ciężko. Proszę, stój. Akcja dodatkowa. Znik. Niestety. Dobra, dalej. Git. Jest szansa chyba, że go wypchnę i tak. Sprawdźmy. Tak, 55% znowu, że walka się zakończy. No i klasa. O. Co? Ja pierdolę, nie spadł do rozpadliny, tylko... Idziemy po niego. Ale chyba wygram jednak. Odparcie. Trzeci raz, kurwa, odparcie. O, dobrze, nie zaatakuje mnie cwaniaczek w ogóle. O. Ale ma utrudnienie. Do góry i tu w lewo. W lewo, jeszcze w lewo. Czy jest szansa go jakoś zepchnąć? A, akcji dodatkowej nie mam, bo potę spiłem. O, skur... Odparcie. No nie. Chybienie jeszcze raz! O! Chybienie! Nice! Nie nice, kurwa no. Jest szansa? No co to jest? Zły kąt, musiałbym podejść. Jest. Teraz poleci do rozpad... Ale chujnia. Chwila. Jest. No nie ma. No kurde. I tak by nie siadło. Po co tyle tego męczenia? No, koniec walki. Mogłem potę upić. Pięknie. Tylko problem taki, że niestety quest niewykonany, ale... Trzy osoby z drużyny. Ciężka walka to była. Oj, ciężka walka to była. Muszę iść do obozu i ich resnąć wszystkich. A nie mam pieniędzy na to? No mam, ale... Nawet nie odpocznę w obozie w pełni. Wydaje mi się, że im dalej w grę, tym bardziej magowie są potężni, bo mają więcej tych komórek zaklęci, więcej mogą zrobić. Dobra, to był ich szef. Co ma? O ja pier, topór tępiciela, tylko kto będzie ci tego używał? Dziwne, że gra ci jeszcze nie dała woja ani barbariana. Dziwne. Pewnie na północy tam było. Nic nie zrobię, trzeba Kościeja zapytać. Another. Thy name has been recorded. A serio, mogę ugrillować Vila? Możesz mi pomóc zmienić klasę, chcę pomówić o najmitach, będzie lepiej jeśli odejdziesz, zaatakuj. Ares? Nie ma Resa? No właśnie. Co jest? Nie no, walka była. O kurwa, przecież pieniążków nie ma. O jest, wskrzeszenie. Muszę kogoś wskrzesić. Chcę wskrzesić wszystkich moich poległych towarzyszy. Jeden. Drugi. I trzeci. Pięknie. To nie... Kurczę, no trzeba odpoczynek zastosować, ale nie wiadomo jak. Dobra, to co? Idziemy północ mapy ogarnąć? No ale przyznam, że trochę chujnia tak, bo już jestem w tym wątku podmrokowym i teraz losowo wychodzę z niego i zaczynam kompletnie nie wiadomo jaki inny wątek. Wolałem dokończyć podmrok i sobie przyjść tu, ale niestety to nie kwestia wyboru. Tam bez zapasów w podmroku to praktycznie nie ma szans eksplorować. A może pogadałbyś z Mykonidem? A, zapomniał człowiek. Perm? Nie, bez przesady. Bez przesady. Widziałem, że tego questa mam skończonego. Widziałem. Duergarowie zabici, zgnilizna wytępiona. The music shit in your mind's eye, spore shows you a drow, striding among Myconid dead. Mir, this one is called. He hunted us. More busy work. That's royalty for you. Everyone's Czemu zostałem hitmanem? Mykonidów. Mam już dość bycia twoim chłopcem na posyłki. Lista twoich ofiar robi się imponująca. Mam nadzieję, że otrzymam za to dodatkową nagrodę. I ask a boon and will give one in return. W ruinach po drugiej stronie jeziora. Mam zabić Nerę. Nero, czy coś takiego. No dobra! Zobaczymy, co się da zrobić, ale tymczasem spadam. Możemy kontynuować ten podmrok. Problem jest taki, że ja nawet jak tam na północy zdobędę nowego zioma do ekipy, ja nie chcę zmieniać, bo... No już... No fajnie się z tym galem gra.
Bo Astorion jest zbyt useful, kleryczka to kleryczka, ja to ja, no musiałbym wywalić Gale'a. Dobra, wypierniczymy Gale'a. Będzie w obozie nam może nam kibicował czy coś. O ile w ogóle, zależy jeszcze za kogo. Jeszcze nie zdecydowany. Transoludan? To nie jest Transolud, tylko Krasnolud. O, hienka poziom 15. Bez strachu idziemy. Level 15 hiena. Beast reeks of brimstone and awful. Every breath is thick with blood. Ktoś to napchał siarką jak w dratewce. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. Spróbuj powstrzymać nudności. Cofnij się, żeby podziwiać spektakl. Zaatakuj, póki zwierzę jest bezbronne. Ja bym zaatakował, no nie dość, że się męczy, to jeszcze przecież... No już nic z tego nie będzie, no. Trzeba ukrócić męki i jeszcze, żeby nie wyszedł gnol z tego. Nieprzyjemne. Kurwa, jak z butem? No, pojebany jakiś. Już lepiej byłoby, jakby się zamachnął i łeb uciął. Czy coś. A nie butem. Przecież butem... Taki właśnie. Nie jestem taki. Tak gra mi zaproponowała. O, spowicie cieniem. Jest niewidka. To strzelamy. Ja tu wszystko powinienem to niszczyć. W pizdu. Bezproblemowo. No niestety. O, cholera jasna. Ale to ma zasięg. Pa. Pojebane. Jaki to zasięg ma? Mocne. RK Lux, tak, dosłownie, RK Lux to jest. To jest też pierun. No i koniec. Zapasy obozowe, nadgryzione jabłko. Sprawdźmy, czy to jest jako zapas traktowany. Tak, no przyznam, że tu jest dużo tych zapasów, a jak ja nie byłem na północy, to nie dziwne, że taka dynia przecież ile daje zapasów. O kur, o kur. Nie, no, no. Nie dziwota. O kurde. Jezus, przed chwilą nie miałem nic, już mam 184. Ty, możemy wracać do... Może... Kurde, ale ten wuj by się przydał. Też. No, tych zapasów jest tutaj pizdu. Oj, zaplułem się. Nie, mam wrażenie, że w jakimś newralgicznym miejscu jestem. Bo... Pęka dupa ludziom. Gdzie nie pójdę, to się za głowę łapią. Oho, kto to? Karlach. A mi mówili, Karlach Rip mi mówili kilka streamów wcześniej. I zastanawiałem się, o co chodzi. Karlach Rip mówili. O, cholera. Ty fajny. Fajna? Kto to? Ona ma poparzoną skórę chyba. Nie no. A, no było. Coś kojarzę. Coś było z jednym tym rogiem. To jest diabelsku łobuzu. Ty jebany. Nie jestem transfobem. To jest... Wszystko w porządku, spróbuj ugasić płomienie, wygląda na niebezpieczną, obserwuj ją uważnie, to nie są naturalne płomienie, przygotuj się do walki. Znam cię, jesteś potworem, na którego poluje klinga pogranicza. Wszystko w porządku? Me. O kurde. Zobacz. It's you, woman Waterloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Ja już? Ale co ty już? No przecież... To nie były wyścigi. O jasna cholera, to ty. Pamiętam cię z Nautiloidu. Błagam, powiedz mi, że to ja spotkałem cię pierwsza, a nie ci tak zwani paladyni Tyra. To masz do tych Tyran. Po pierwsze, chcę wiedzieć, w jaki sposób kontrolowałaś płomienie. Nie interesuj się. Gdzie byłaś na statku? Now that's a story. And I'll tell it to you. But truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these paladins of... A great heat roars through you. Oj, no ma też, skoro była na statku, to ma kijankę pod powieką. Nautiloid passed through Avernus. A ona była jako pierwsza. And you are? Ja jestem Witold. Nie, zobaczymy jak będzie, jak powieje. Dzięki mnie będziesz mogła pozbyć się kijanki, choć nie od razu. Jestem Witold. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of... Nie, no mam wrażenie, że ona będzie fajniejsza zamiast Gale'a w ekipie. Tak, pomogę. Pomogę, ale kurde, nie wiem, czy w ogóle barbarzynkę chcę. Barbarzynkę ja chcę, a nie chciałem paladyna albo wojownika?
Barbarzynka chyba najsłabsza będzie z tych trzech klas. Barbarzyńca, wojownik, paladyn. Ale z drugiej strony faktycznie, jak ona już jest melasem, to można ją kapkę respektnąć. Można je zmienić, że nie barbarzynka, tylko na przykład paladyn albo wuj. Odeślijmy ich tam, skąd przyszli. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety. Should the need arise. No fajna jest, no nie powiem, fajna jest. Mi też się podoba. Zajmij miejsce posępny. Patrz, 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 jaka czerwona, rozgrzana, gotowa i chętna na małego siuraczka transoluda. Tak, 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 barbarzynka, obrzynka, już oko Saurono czeka. Święty, ale nie można jej dotknąć, bo skwęt mnie usmaży. Nie no, Gail, no nic, tak kurczę, no. Excellent. Let's go. Coś się kończy, coś zaczyna. Barbarzynka. Nowa kobitka w ekipie. Dwie kobitki, krasnolud i Astarion. Aumaturgie. Co już, komplementy ktoś sobie? Co to się to dzieje? Wyglądasz na szczęśliwą, posępne serce, jak rozkwitająca nocna orchidea. Skąd ona wie takie rzeczy? Wyobrażasz to sobie? Widać na całej twojej twarzy. To pewnie efekt przebywania na świeżym powietrzu. Od czasu do tego wypadku mam rumieńce. Do twarzy ci. O kurwa. Zaraz jestem. Fap, 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 o, o, kurwa, o, mam, o, nie, a jak dobrze, a teraz firankę myk. Dobra. Czego ona używa? Topór dwuręczny 4-15, co? Czemu to takie mocne? I ona nosi ciężkie rzeczy? Jak to odzienie? Karta postaci. Karlach, co ona może nosić? Klasa pancerza. Karlach ma biegłość w następujących pancerzach. Lekki ostatnio pancerz, średni pancerz, tarcze. Czy nie może nosić heavy? Żeby pani Karlach usiadła mi swoim dużym, wyćwiczonym, ognistym dupskiem na sobie, jak całuje delikatnie me usta. Po czym zdejmuje majtki, obraca się tyłem i siada zadem na mojej twarzy. A tu broń prosta. Karlach ma biegłość w następującej broni. To ona wszystkiego praktycznie może używać. Kuszy może użyć, halabardy, miecza, wszystko. Dobra, to mam dla niej pierwszą fajną broń. Ja to sprzedałem? Nie, jest, pa! Topór tępiciela. To jest topór, który wypadł z tego bossa przed chwilką, co robiłem. Ale ma majciochy. Takie, jakieś, ale ma ogon. Dobra, akceptuj, 50 HP. Fajna. Elia, może wywal tego już bez transoluda i nie. Bez Bella do drużyny zamiast niego? Nie? Nie. Jak to nie? Ale jak to, że jest twój? To trzeba było nie robić takiego gównianego bohatera, Aqua. Chwila. A sprawdź na go? Nie sprawdzę, ale majty można... Czekaj, jak to wygląda? O cholera jasna, jak z loków takich jakichś. No. Ale jeszcze pali, klatka się piersiowa lysuje. Aweni, proszę uzasadnij twój wybór wyjebania Gaila. Bo wyjebałeś potężnego maga, masz gorącą melę, medyczkę z buszem między nogami, rudego krasnoluda bez talentu i zboczonego mele wampira. Czemu nie wyjebałeś Edwarda ze Zmierzch, zbędne mele? Nie wiem, mam wrażenie, że Astarion jest fajny, tym bardziej, że nowy typ obrażeń dochodzi mi przez niego, jest to łuk. Na razie jest jak jest. Cyrel, handlarka, o! Keep that beast away from us, you hear? Me the beast. Now that's fucking nie no, fajna ta postać jest, fajna ta postać. I przeklina. No niestety, ale boją się jej, także poczekasz na zewnątrz, żeby cię nie widzieć. Było widać. A ja se schandluję teraz. Back, beast, back. Już nie jestem bestią! Czekaj, chyba dalej musi odejść. All's well that ends. I'm still looking to shift some supplies. Don't have much to spare. But it's more than we can carry. Super, zapasy na podróż, ekstra. Jakie taniutkie, ojej. F5 daj. Oj. It's worse than Knowles out there. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Intuicja, przyjrzyj się jego postawie i oczom, czy mówi prawdę. Karlachy nie wyglądają na groźnych. Daruj sobie to przedstawienie. Wiem, że służycie Zariel. Będziecie musieli mnie przekonać, że nie jesteście tym, kim ona czeka. Intuicja. Nie słuchamy baby. Zobaczymy, co intuicja podpowiada. Tylko żebyś... 3! O, git. You suspect he's lying. O. Dość tego teatrzyku. Wiem, kim naprawdę jesteście. Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. And you...
You'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Nie lubią jej niestety. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free and I'm never going back. Yo, fajna ta postać jest. No porównajcie charakter tej postaci do Gale'a. Co prawda... Ty, jakie zwinne. No zajebiście, kur... Spowicie cieniem, niewidzialność. Astarion wygląda jak największy koks, całej mojej ekipy, super wygląda. Atak. Nie wiem, coś jest rozjebane. Nieistotne. Dawaj to. O, za 17 dostał. Nie najgorzej. Ilość szałów. Żeby tego użyć, to muszę szału mieć i atak dodatkowy. Chyba miałem 3 w takim razie. Szaleńczy atak. I teraz. Atak główną ręką. Przeszywający strzał. Chyba główną łapą, chociaż szaleńczy atak jeszcze. Kurwa, co jest? Oj, ała. O, on chyba też barbarzyńca czy coś. Paraliż. Aha, bo to było więcej. 1, 2, 3. Na pewno upadnie. Nie można znaleźć drogi. Spora ekspa. Bardzo dużo ekspa. Szaleńczy atak. Dotarcie do celu niemożliwe. Jak to? O ja pier. Chybienie krytyczne. Brawo, kurwa, brawo. Jest pojebane. Ucieka. O nie, nie, nie. Za włosy ją. Świętego płomienia. Ładnie, nie trafiło. Zajebisty jestem. Nie, ona jest za mocna. Balans troszkę. Kurde, no za mocna jest, no. Ja się męczyłem z tym gówno Gale'em, a ona tak napiernicza, że szok. Oj. Mogę jeszcze raz zaatakować? No nie, no. Co to jest? Spokojnie, Karlach, te płomienie robią się ogromne. Albo powiedzmy, zapewnimy jej bezpieczeństwo. Tak. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Kurwa jest. Uspokój się, ty co jest? Co ona robi? Nas pozabijasz. My mamy low wszyscy. Nie mogę sterować. Ty, ogarnij się. Co jest? No jest zła, obstawiam, ale... Ja muszę skończyć lutowanie. Uspokoisz się? Dobra, ściągam jej tą kuszę, bo jej odjebało. Dobra, zeszło jej. Strasznie duży, wysoki temperament ona ma. Przyćmiewa całą drużynę ona swoim temperamentem. Zobaczcie, że ona może atakować non-stop. Ona nie ma żadnych komórek czarów czy coś do zużycia. Może atakować non-stop, tylko ten szał. Dobra, idźmy dalej, tylko jeszcze ukradnijmy co nie nasze. A generalnie o wiele przyjemniej się eksploruje tutaj niż Podmrok. Podmrok to z gówna ulepiona kraina. W sensie pewnie jakiś klimat swój ma, ale... Trap na trapie tam jest. Jakoś tak mrocznie, ciemno. Moby są pojebanie silne. O, waypointik. Fajnie. Całkiem inaczej się grać będzie. Mam 400 zapasów teraz. Czemu zwalniamy tempo? A... Czemu ja mam tyle dialogów z nią, jak to przeklikałem większość? Nie wyglądasz mi na diabła ani trochę. Nicest thing anyone's ever said to me. Look, I don't know why Will's been sent after me. He's a hero, right? Famously so. Hate an inferno, ja kiedyś but that's an easy one. Wsadziłem do butelki sosu tabasco i paliło jak cholera. Myślisz, że Scarlet byłoby podobnie?
Nie wiem. Demons, on the other hand, men is absolutely mam nadzieję, singular. Że lubisz spalone kiełbaski z grilla, bo tej znajomości nie będziesz miał wyboru. Czemu ten krasnolud patrzy, jakby nie wiedział, coś, gdzie jest, co się z nim dzieje i o czym ona pierdoli? Czasami jak są przebitki, przyłączenie kamery na jego mimikę podczas rozmowy, to tak jakby on nie ogarniał do końca, o co chodzi. Ale taki od dewelopera kurwica musi trafiać. Wie, ile czasu spędzał nad tym, żeby coś zapisać, napisać w kodzie, żeby stworzyć postać, liny dialogowe, fabuła, wszystko, cała ekipa od tego. A widzisz, że gracz idzie i zamiast w prawo idzie w lewo i kompletnie skipuje ten wątek i się do końca gry nie dowie. I tyle set godzin albo dziesiątki godzin do śmieci poszły. Ich to dopiero boli, nie Maćków. Ich. Tak, a potem taka osoba ci jeszcze pójdzie na Steamie, odpali recenzję i negatywną, napisze, że mało w grze się dzieje. Nie no, ale akurat Baldur takich opinii chyba nie ma. Dobra, idziemy dalej. Gnol obgryzacz. O kurwa. Przydałby się fireball. Jednym fireballem bym szczyścił wszystko. Albo dwoma, no może. 110 HP? Który ma 110? Który ma 110? O kurwa, no jest. Ale by tu fireball wszedł. O mój Boże. Ona solo tą walkę ugra. A, nie mam komórek skilli. Trzeba wczytać i iść do obozu. Wydaje mi się, że nie da rady. Nie wiem, czy nie przyzwać ogrów tu. 2-3. Gucie pojmuje nauczycielkę i nie poniosłem za to konsekwencji. Właśnie, że poniosłem, bo dostałem naganę. Niesłuszną, ale dostałem. Poniosłem konsekwencje niesłusznie. Naganę dyrektora dostałem. Naganę? No. Ja dyrektorce wyrwałem komórkę z rąk, bo mi zabrała i też miałem naganę. No ale to też słabe zachowanie, że zabierają telefony. Ale kiedyś norma to była. Kiedyś to każdemu zabierali telefony w szkołach. Nie wiem, co ja robię, bo ta walka i tak jest do restartu. I tak nic tu nie wykombinuję. Ale cyrk. Jedna postać zrobi za trzy praktycznie. Za trzech Astoriona. Nie, jak ja widzę, jaka ona jest silna, to tego Astoriona trzeba A, bo czuję we mnie kijankę. But it won't hold them for long. Użyj posiadanej mocy, żeby zmusić ją do posłuszeństwa głosowi. Niech stawi czoło płomieniom i pożywi się mięsem w jaskini. Ale wtedy nie będę miał ekspa za nią. Wycofaj się z jej umysłu i przygotuj do ataku. Zbadaj jej umysł w poszukiwaniu źródła głosu. Put on a cave wall in blood, buried deep. A tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. Skup się na kijance, jak się tam znalazła. No nie ciężko wyrzucić coś więcej niż dwa. Jeden musiało wysiąść. Karlak nie potwala ani. Nie no, jak? Your command. Its host will feast on null flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. I tak ją zabijemy na koniec chyba. Ty, ile ekspa za to poszło? Kipiący gniew, a się odpali teraz. Zabija swoich. A to o! No i teraz najbardziej pojebana postać. To jest niezbalansowane, serio. Może to w lejcie jest słabsze, ale... Jeden atak. Drugi atak. I jeszcze raz. Może w lejcie to jest słabsze, bo to niemożliwe, że to jest tak mocne przez cały okres. Tu. Jarołka. Pięknie. Her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Wciąż jest głodna. A tej co od całej... Zerwij połączenie z jej umysłem i przygotuj się do walki. A ona po prostu dialog prowadzi z tamtą. Przejmij kontrolę nad umysłem gnolicy i nakaż jej pożywić się jej własnym mięsem. O, fajne! Niech się sama zeżre. Trzeba rolnąć więcej niż 10, czyli minimalnie 8, żeby to weszło. 8. Może być. Her tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of her brain tears and but she still resists. Dalej się opiera, ale przy 10 też jest szansa. Proszę, chcę to.
No, ładnie. Chcę zobaczyć, jak to jest zrobione. As she tears out her own throat. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. 20 expa tylko dostałem, czyli lepiej byłoby ją pokonać. Gnoli Kieł Yenghou, to nie ten. Cep bojowy, buława, on to buława to dla... Dar Yenghou, trafienie przeciwnika, tą bronią przywraca użytkownikowi od 1 do 6 HP. Jednocześnie postać może popaść w szaleństwo, jeśli w każdej turze nie trafi przeciwnika. Jeszcze plus 2 zaklęta broń. Zobaczmy, jak noska będzie przebiegać. O kurwa. No tak. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. Blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the archdevil Zariel's gladiator. Come to burn the Sword Coast to ash. Widzę, że już się znacie. Oto twój cel, Will. Czyni honory. No nie, no. Wszystko ci się pomyliło, Will. Karlach nikomu nie zrobi krzywdy. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are, Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils. Zariel's servants as her eyes dart around. Mówiła też wcześniej, że atakuje tam diabł. Zaufanie ci było błędem. Karlach, już nie żyjesz. Chcesz walki, Will? Nie ma sprawy. Myśl praktycznie jest zainfekowana tak samo jak i my. Potrzebujemy sojuszników, nie kolejnych wrogów. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Dobra. Trzeba go wyjebać z tego obozu. Bogowie, aleś ty jesteś uparty. Karlach nie jest diablicą i dobrze o tym wiesz. Widziałeś myśli Karlach? Ale od pieprza syp trochę. You know monsters. Wszyscy pochwalają, ale dobra opcja. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what you're asking me to do. Oko ci ucieka, nie gwiazdasz. I swear to you, on all I am, I'm not what you think. Co to są? Co to... Shit. Za purchawy. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. I thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Ale to takie zaakcentowane w sposób raperski, myślę, można powiedzieć. Dobra, robimy opening tej skrzynki, bo mnie drażni to, że cały czas mam to na radarze. Nie chcę tego mieć na radarze cały czas. Pancerna skrzynia karawany. Otwórz wytrychem. Trzeba będzie dosyć dobrze rolnąć, bo aż 20. Nie, mniej! Oj, zrobione. A w środku... Ale łajno! Ola... Ja to? Żelazna manierka. A to wezmę, bo może komuś opchniemy pusto, mi się da nabrać. A ona mówiła, kurde, a ja nie naciskałem na ten temat. Ona mówiła, że była jakaś bestia, coś z tym znakiem, z tą kijanką. Jak pozyskała tą kijankę? Czy jakaś duża bestia, symbol na ścianie i była opcja dopytać. Ale nie dopytałem. Percepcja. O kurwa! No, ostrożnie. Wlazła. Nie zauważyła. Ja widziałem, ale ona nie zauważyła. Ja pierdolej, nie ma heala już. Wysoka rolka. Dobra, trzeba się rozdzielić. Idę sam Witoldem. Plecak, plecak, to nie Tarkov. Wróciłem tam, gdzie byłem. No wiem, no. Ale nie byłem pewny, co tam na tym trakcie dalej mnie czeka. No to co, wracamy. Tu już więcej nie ma nic. Jest głazuch. Oj. No to nie tędy. Nie wiem, aż za mocny jestem. Aż przyzwyczaiłem się do czegoś innego. Watch how you go. There's a trap. Hope you weren't followed me. A nie dotykaj! Kurde, bo to czerwone. Notatka z Entamirów.
Materiały wybuchowe są bardziej łatwopalne od smoczego beknięcia, kosztują więcej niż my wszyscy jesteście warci. O, pozytywka. Ale bym odpalił ją. Da się? Proszę. Użyj. No muszę. No nie, no bez przesady. Chcę tylko posłuchać, jak to gra. A oni się już... Już się srają. No. No, thank you. Oi! Leave him be, eh? You've got an appointment with Zaris, and she don't like waiting. Surowo. Nie wiem. You're the one who recruited me, Rugen. You're the one who taught me rule number one. Remember? Gdzie Igor? No. Ollie didn't remember either. Did you, Ollie? You're dead the moment you steal from the Centurion. No matter who you are. You recall an old Centurion proverb coined by their founder. Stal niszczy wrogów, ale złoto je zjednuje przyjaciół. You've read Manchu. Deems you know our ways better than poor Rugen here. There's not much money in retribution. Fajną? Dzięki. True. Też mi się Tell podoba. You what, you've already taken Rugen's cargo. So finish the job and I'll let you live. Deliver it to Baldur's Gate. Przesyłka została otwarta. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Posłuchaj rozkazu, zabij Rugana. Nie, zabijanie to... Ty co? Kurwa ma... Te tekstury się nie wczytały chyba, czy coś. No co jest? No nie wolałbym je zabijać. Dajmy tą opcję, że została otwarta przesyłka. Chociaż te będą pytali, co jest w środku. Nie zabiję go, no. You were so close. So close to walking out of this alive. O kurwa. O kurwa. I nie będę miał portretu. No nie no. Dobra, wczytajmy i zabijemy go może, co? Całkiem nieźle. Duchową broń możemy przyzwać. Chociaż to trochę overkill, ale... Mogę to se przyzwę. Proste. Pojebane. A, chwila, chwila! Pa! Olej! O kurwa. No nie no. Ale mi się słabo zrespiło. Trzeba to jakoś... Ty no nie wiem. Nie mogę. Ała. 18, tak. Nie wybuchaj. Dobrze. Super. Ale może oni się zniszczą nawzajem. Ojej. Czemu tak pierdolnęło? Ciekawe czemu? No ciekawe. A, jeszcze tamten żyje. No ta eksplozja to nie była czymś fajnym. O kurwa. Tak. Atak okazyjny? Nie. No niestety, szkoda, że to jebło, bo zginął więzień, a ja chciałem... Kurde... Miałem zabić jedną osobę tylko. I się nie zgodziłem na to i zabiłem wszystkich. Wraz z tym, co się nie zgodziłem go zabić. Zabiłem wszystkich? Tak wyszło, nie chciałem tego. Ale tak... Tak chciał los najwyraźniej. Tylko pierw do obozu idę. Ty, kolejny jest tam. Karat. Oj, a to jest po prostu dalsza część obozu. Oni jeszcze nie wiedzą, że w tej części się stało, jak się stało. Oho, co to? Hellsfire. She's coming. Ta na Z. O, ale fajna. O, cholera. Jeszcze fajniejsza. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Kim na dziewięć piekieł jesteś? Proszę, proszę, a cóż to za ślicznotka? You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. Taka chłopczyca trochę ta Karla. Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious.
The little pupsters. O, ma też taki rękaw, jak ja dostałem. Będzie się testowany. Akciuka. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Nie posiada serca. Do rzeczy, diablica, czego chcesz? Ani się waż tknąć, Karle, czy jest... Czy jeśli teraz zabijemy Karle, to pozbędziemy się ciebie? Jezus Maria, ale ma... Cholera jasna, naszyjnik. Niech to szlak. Dlaczego mi o niej nie powiedziałeś? Dosyć usłyszałem, nie odejdziesz stąd żywa. The point? Oh yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence. No i dobrze, nie miałem miejsca w obozie dla niego. O kurde, co jest? Co jest? Nie wiem, czy mu się to spodoba. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Karlak, keep an eye on him, would you? No. I'll be keeping mine. Już mi się przypomniało nie przeklinać mnie w bazie. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. And Mazura made me pay for it. Fajna jest ta... Kurde, fajna ta Karla. Jakoś tak tchnęła, tchnęła życie w tą ekipę. Czy jeszcze niżej zjeżdżamy? Jasny gwint. Nieskończona lokacja. Aha. To jest ten. To jest zejście do podmroku inną lokacją. Ale XP-ka dostałem sporo. A tymczasem escape, saveik. 40 godzin gameplayu już mam. A mam wrażenie, że jeszcze w pizdu i jeszcze więcej przede mną.